Spór, 28 października 2021. Jest wieczór. Niezwykłe miejsce, gdzie umarł na wygnaniu święty 132 papież Benedykt V. Wcześniej był tutaj klasztor świętego Oskara, wybranego biskupem Hamburga 10 listopada 831 roku. W kościele kościół pierwszy założył Karol Wielki, cesarz Karol Wielki. Jesteśmy w miejscu najważniejszym. Bogu dziękuję dzisiaj, 28 października, w wyszczepianym Hamburgu, za księdza Michała Woźnickiego, obrońcę mszy świętej na ulicy Wronieckiej, gdzie pielgrzymowałam razem z męczennikami Dachau 8 maja 2019 roku. Przeżyłam wcześniej, 28 kwietnia 2019 roku w Karmelu Krwi Chrystusa Dachau profanację Eucharystii. Było tego samego dnia, była profanacja Eucharystii w kościele błogosławionego Detkensa w Warszawie, na Bielanach, w kościele, gdzie jest serce polskiego króla Michała Korybuta Wiśniewieckiego, prawnuka króla, prawnuka Jana Zamoyskiego, który urodził się w Olesku, tak jak król Jan III Sobieski, który tutaj właśnie był w Hamburgu razem z bratem Markiem w 1646 roku. Jest to miasto budowane przez przodków polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, która została razem z mężem Przemysławem II koronowana 26 czerwca w 1295 roku w Gnieźnie dla odnowy Królestwa Polskiego po 216 latach. Przemysław II wybudował na Wronieckiej klasztor dominikanek. Było to w 1282 roku. W tym klasztorze obrońcą mszy świętej jest ksiądz Michał Woźnicki, urodzony 20 stycznia w 1966 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Tego samego dnia w Izraelu urodził się człowiek, syn Żydów z Ostrowa Wielkopolskiego. Pierw, jak był w Ameryce, to w Gdańsku 9 sierpnia w 1983 roku zamordowano Polaka, muzyka Jacka Stefańskiego. Powstał zespół Bez Jacka. No i ten ksiądz nazywa się Jacek Stefański. Jest głównym filarem księży jako polski ksiądz w Kaliszu. Był ojcem duchownym w seminarium w Kaliszu, które jest zamknięte. Można go podziwiać w Kaliszu u świętego Józefa 23 kwietnia tego roku, jak mówię, o szum hebrajski, o świętego Józefa. Jezu, ufam Tobie. Tego dnia, co się urodził ksiądz Michał Woźnicki w Ostrowie Wielkopolskim, w Bremen urodził się obecny burmistrz Hamburga, Piotr Częczał. Człowiek, który wszystkich wyszczepia. W połączeniu z Franciszkiem, który zaczął swoją rolę 12 października w 1986 roku tutaj w Hamburgu, w kościele świętego Józefa. Gdzie proboszczem był
ksiądz Franciszek von der Berg, jeden ze świadków męczenników z Liwek, którzy zostali tutaj zgilotynowani w Hamburgu 10 listopada 1943 roku dla nowej religii Franciszka. Mówił o nich Franciszek 12 października 1986 roku na Wandsbeku, gdzie wcześniej 12 października w 1658 roku byli żołnierze Czarnieckiego z Opalińskimi, którzy mieli obraz Matki Boskiej Królowej Polski z orłem. Jezu, ufam Tobie, wszyscy święci błogosławieni, wspomagajcie nas. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża, patronko Hamburga, wstawię się za nami. Jezu, ufam Tobie.